Cześć, witam Was w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Na początek temat dnia i Pani Dorota. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy omawianie Księgi Estery, jednej z ksiąg Starego Testamentu. Zapraszam. Był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj. Był on z plemienia Beniamina. Został uprowadzony do niewoli z Jerozolimy wraz z jeńcami za króla Jechoniasza. Uprowadził go Nebukadnesar, król babiloński. Mordochaj był opiekunem Hadessy, to jest Estery. Nie miała ona ani ojca, ani matki. Mordochaj był jej wujem i postanowił się nią zaopiekować. Była dla niego jak córka. Była urodziwa, piękna i Estera bardzo dobrze miała się u Mordochaja. Mordochaj dbał o nią, uczył ją wielu rzeczy. Starał się, aby wszystko wiedziała, aby wiedziała, z jakiego pochodzą narodu. Dbał o jej wykształcenie i wychowywał. Bardzo kochał Esterę i chciał, aby miała wszystko, co najlepsze. Ahaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii. Był królem nad 127 prowincjami. Był bardzo potężnym władcą. Persja była największym imperium w ówczesnym świecie. W trzecim roku swojego panowania król Ahaszwerosz wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Wszyscy przed nim się stawili. Świętowali i ucztowali przez 180 dni. Po tym upływie tego czasu wydał dla całego ludu informację, że na zamku w Suzie, by od największego do najmniejszego, wszyscy mają stawić się na uczcie, która będzie trwała 7 dni, a będzie miała miejsce na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Biblia dokładnie opisuje, jakie piękne wystroje miał ten dziedziniec, z jakich pięknych złotych naczyń pito i jedzono na nich. Dla nikogo niczego nie zabrakło. To była bardzo wystawna impreza. Siódmego dnia król posłał po swoją żonę Waszti. Miała ona w tym samym czasie ucztę dla kobiet w swojej części pałacu. Chciał pochwalić się wszystkim mężczyznom, jaką ma piękną żonę. Chciał, aby przyszła, pokazała się, aby wszyscy mu zazdrościli. Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść. Nie chciała posłuchać króla. Była nieposłuszna, nie wykonała rozkazu. Kiedy przyszedł powiedzieć o tym służący, król bardzo się rozgniewał na królową Waszti. Zwrócił się więc król do znawców prawa. Co ma zrobić z królową Waszti? Ona była mu nieposłuszna. Jak ma postąpić? Bo skoro królowa go nie słucha, to jak mają słuchać go ludzie? Zadał pytanie. I co mam zrobić? Co mam zrobić z królową Waszti zgodnie z prawem? Ponieważ odmówiła posłuszeństwa i nie przyszła na moje wezwanie. Wtedy jeden z doradców, Memuchan, rzekł: królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw tobie, królu, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich twoich prowincjach. Bo wieść o postępowaniu twojej królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami i powiedzą: król Ahaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze,
a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej od wszystkich książąt króla. I dużo z tego będzie wzgardy i złości. Jeśli uznasz to za dobrą radę, za dobrą decyzję, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwracalne, że Waszti nie stanie już nigdy przed Twoim obliczem, Achaszwerosie, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce godniejszej od niej. Znajdź sobie nową królową. Król Achaszwerosz przyjął tą radę i rozesłał listy do wszystkich prowincji. I tam było napisane w każdym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. A także poszukano dla króla pięknych kobiet. Król wyznaczył we wszystkich prowincjach, aby przyprowadzono młode kobiety, aby mógł się im przyjrzeć i aby mógł wybrać nową królową. Wszystkie panny były przyprowadzone do zamku w Suzie. Kiedy dotarła informacja do Mordochaja i Estery, że król poszukuje nową królową, Mordochaj przypomniał jej, kim jest, wyszykował ją, pomógł jej się spakować i poszedł z nią razem na dwór, aby tak jak inne kobiety mogła stanąć przed królem, aby wybrał sobie nową żonę. Powiedział jednak, aby nie przyznawała się, że jest z narodu żydowskiego. Na zamku w Suzie Estera trafiła pod opiekę Hagaja. Pilnował on wszystkich kobiet. Spodobała mu się wyjątkowo. Zyskała u niego względy. Od razu ją dostrzegł. Kazał jej dawać najlepsze jedzenie. Kazał jej dawać najlepsze olejki kosmetyczne. Chciał, aby spodobała się królowi. Dał także jej 7 dziewcząt z pałacu królewskiego. Wyznaczył także najlepsze pomieszczenia w domu dla kobiet. Estera nie ujawniła, kim była, jaka była jej narodowość. Ale słuchała się, była posłuszna i to, co kazano jej robić, to z chęcią wykonywała, tak jak nauczył ją Mordochaj być posłusznym. Każdego dnia Mordochaj przychodził przed dziedziniec domu kobiet. Chciał dowiedzieć się, jak się ma Estera, jak jej zdrowie i czy niczego jej nie brakuje. Po roku pielęgnacji każda z kobiet stawała przed królem. Kiedy Estera stanęła przed królem Achaszweroszem, czytamy w Biblii, że pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety. Postanowił, że to ona stanie się królową. Włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Ucztę na cześć Estery. Prowincjom zaś przyznał ulgi podatkowe, porozdzielał królewskie dary i wszyscy razem z nim cieszyli się z tej decyzji. Król Achaszwerosz był bardzo zadowolony. Estera trwała przy nim, była mu posłuszna, lecz nie wspominała o swoim pochodzeniu. Tak jak kazał jej Mordochaj. Milczała i była posłuszna, tak jak wtedy, kiedy była małym dzieckiem. Zapraszam Was do słuchania, co wydarzy się następnie już za tydzień. Do zobaczenia! Dziękujemy Pani Dorocie, a my zaczynamy nowy dział, gdzie będą różne wiersze.
Cześć! Od dziś do wakacji chciałabym zaprosić Was do nowego działu, w którym będę chciała przypomnieć Wam stare i lubiane wiersze dla dzieci. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie dobrze bawić. A dziś pierwszy wiersz Aleksandra Fredry, Małpa w kąpieli. Posłuchajcie. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła na stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, małpa myśli, w to mi graj. Hejże, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, ba, gorąco. Fraszka, małpa nie ciele sobie poradzi, skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu, piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno, brzdęk, uciekła. Że tylko palce popiekła, nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa. Wiecie co? Chciałbym mieć kiedyś rybę w akwarium. Dziś o tym będzie. Zobaczymy. Dziś pierwsza niedziela po Wielkanocy. Ta niedziela ma taką trudną nazwę, bo nazywa się Quasimodogeniti, czyli jak nowonarodzone niemowlęta. Kiedy wierzymy w to, że Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy przyjmujemy Go do swojego serca, wtedy stajemy się jak nowonarodzone dzieci. Nasze życie dostaje nową jakość. Stajemy się zupełnie nowymi ludźmi. Ludźmi, których Panem jest Pan Jezus. Chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj pewną historię. W dalekim oceanie mieszkało pełno ryb. Między innymi w tym oceanie mieszkała ryba, którą być może znacie. Miała na imię Nemo. Nemo był bardzo szczęśliwy w swoim oceanie. Pływał sobie, spotykał się z innymi rybami. Był po prostu radosną, szczęśliwą rybką. Pewnego razu skakał sobie przez falę i nagle hop! Skoczył tak niefortunnie, że wypadł z oceanu wprost na plażę. Leżał na piasku i jak każda zwyczajna ryba, nie umiał już dalej płynąć. Męczył się, bo ryby nie potrafią żyć bez wody. Na szczęście w odpowiednim czasie zjawił się na plaży pewien człowiek, który wziął Nemo w swoje ręce i powiedział: o rybko, jesteś taka piękna i tak bardzo się tutaj męczysz na piasku. Zabiorę cię do domu, uratuję cię. Człowiek zabrał Nemo do domu, w którym miał akwarium. W tym akwarium mieszkała już jedna ryba, która nazywała się Borys. Człowiek postanowił Nemo wprowadzić do Borysa. Na szczęście ryby szybko się zaprzyjaźniły. A że Nemo był bardzo przyjacielskim i rozgadanym rybkiem,
Więc opowiadał Borysowi: wiesz, Borys, ja dotychczas mieszkałem w takim wielkim oceanie, zupełnie nieporównywalnym z tym twoim małym akwarium. Co ty, Nemo? Co to jest ocean? Wiesz, ocean to jest taka wielka woda, gdzie mieszka bardzo dużo ryb, gdzie woda jest czysta, pachnąca, gdzie rosną piękne, zielone roślinki. Nemo, co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz? Przecież nie ma żadnego oceanu. To chyba ci się śniło. Nasz świat to jest to akwarium, w którym właśnie jesteśmy. Nasz świat otoczony jest niewidzialną szklaną ścianą i nie da się z niego wyjść. Borys, ale uwierz mi, naprawdę jest ocean, w którym jest wielka przestrzeń, w którym jest wolność i szczęście. Co więcej, jest też człowiek, który uratował mi życie. Jest też człowiek, dzięki któremu nie musiałem umierać na piasku, na plaży. Oj, Nemo, Nemo, co ty opowiadasz za bajki? Wiesz co, Borys, ale pomyśl, a skąd bierze się jedzenie w naszym akwarium? No, jak to skąd? Przecież codziennie muszę włożyć wiele wysiłku, żeby nałapać tego jedzenia, które pływa w wodzie. Borys, to niewidzialna ręka wrzuca nam to jedzenie do akwarium. To ręka człowieka, który każdego dnia nas karmi. Co więcej, powiem ci, Borys, popatrz, nasza woda co jakiś czas staje się brudna. I co wtedy? Przecież sami nie umiemy tej wody wymienić. Wtedy przychodzi człowiek, przekłada nas do słoika, wymienia wodę w naszym akwarium i wkłada nas do niego z powrotem. On oczyszcza nasz świat, żebyśmy mogli znowu żyć w czystej, świeżej wodzie. Oj, Nemo, Nemo, ja nie wierzę w to, co ty mówisz. Nie wierzę w żaden ocean, nie wierzę w żadnego człowieka. Daj już spokój. Nemo było bardzo przykro, że Borys nie chce uwierzyć w to, co on mówi. Ale kiedy nadarzyła się następna okazja, Nemo pomyślał sobie: ja nie chcę żyć w takiej niewoli. Nie chcę żyć w ciasnym akwarium. Borysowi wydaje się, że to akwarium jest bezpieczne, ciche i spokojne i że będzie tutaj wiódł swoje życie przez całą wieczność. Ale ono wcale nie jest takie bezpieczne. Któregoś dnia widziałem, jak kocur skradał się obok tego akwarium i próbował nas upolować. On czyha na nasze życie. Czasem swoją łapę nawet wkłada do naszego akwarium, żeby złapać nas i mieć nas w swoich pazurach na własność. Borys nie wierzy też, kiedy opowiadam mu o kocie. Jemu wszystko się wydaje takie idealne, ale prawdziwa wolność i prawdziwe szczęście jest tam, w oceanie. Tak bardzo za tym oceanem tęsknię. Kiedy następnym razem człowiek wyciągnął ryby z akwarium, aby wymienić wodę, wiecie, co zrobił Nemo? Chlup! Skoczył do rury kanalizacyjnej, potem rurami czym prędzej popłynął, aż dopłynął do rzeki. A z tej rzeki już prostą drogą do oceanu. Tam, gdzie było prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność. Dlaczego ja opowiadam wam tą historię? Wiecie, bo w naszym świecie jest podobnie. Wprawdzie nie chodzi w nim o ryby,
Nie chodzi też o te fale w oceanie, ale masz świat. Czasami podobny jest do takiego akwarium. I tak jak w naszym akwarium był Borys i Nemo i każdy z nich był zupełnie inną rybą, tak na świecie mamy dwa rodzaje ludzi. Jedni są jak Nemo, którzy wierzą w to, co jest napisane w Biblii. Oni wierzą w to, że życie nie kończy się na tym świecie. Że jest coś więcej, coś potężnego jak ocean i ktoś potężny jak człowiek, który troszczy się o ryby. To Bóg. Ale jest też druga grupa ludzi. Oni nie wierzą w to, że istnieje Bóg. Nie wierzą w to, że istnieje coś poza naszym ziemskim światem. Nie wierzą też w to, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty a potem trzeciego dnia że On z martwych wstał. Oni nie wierzą w to, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy my nie musieli umierać. Żebym ja i ty nie musiała umierać. Niektórzy ludzie są jak Borys. Wydaje im się, że są szczęśliwi tutaj, w tym ziemskim świecie. Bez Jezusa, bez pustego grobu. Ale nie wierzą też w to, że istnieje ktoś, kto jest jak ten kot. To szatan, który czyha na każdym kroku, aby zdobyć tych ludzi na własność. Szczęśliwi są tylko ci, którzy zaufali Panu Jezusowi. Którzy narodzili się na nowo, jak te nowonarodzone niemowlęta, o których mówi nam dzisiejsza niedziela. Ci, którzy narodzili się na nowo w Chrystusie, uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, w Jego walkę z szatanem, w Jego dar w postaci zbawienia, który otrzymaliśmy. Tylko ci kiedyś będą mogli pływać na szerokim oceanie Bożej miłości i życia wiecznego tam w niebie. Nie bądź jak Borys, bądź jak Nemo. Pamiętaj, z Jezusem możesz więcej. Wypłyń na głębie. Jezus zmarł i zmartwychwstał, żebym ja i ty, żebyśmy my mieli życie wieczne w niebie. Przenosimy się teraz do księgarni Warto, gdzie będzie polecajka. Cześć! Mam dzisiaj dla Was bardzo ważne pytanie. Jak myślicie, jakiego języka używała królowa Estera? Królowa Estera mówiła po hebrajsku. I właśnie z tego powodu mam dzisiaj dla Was niecodzienną książkę, dlatego że książka jest napisana po polsku, po angielsku i właśnie po hebrajsku i nosi ona tytuł Tajemnica babci Tejmy. Opowiada o małej Miriam, która chciała być artystką i która pewnego razu poznała sekret swojej babci. Jaki to sekret? Musicie przeczytać. A książka wygląda tak, że mamy kawałek, fragment w języku polskim, później po angielsku i po hebrajsku. Serdecznie Was zachęcamy do lektury. Książka jest dostępna w księgarni Warto na Wyższej Bramie w Cieszynie i na naszej stronie internetowej www.warto.com.pl.
Ciekawe, co wymyśli moja mama do kącika kreatywnego. Chcę Wam dziś zaproponować zrobienie takiego akwarium, jakie wykorzystałam w mojej dzisiejszej historii. Czego będziemy potrzebować, żeby zrobić takie akwarium? Przede wszystkim potrzebujemy jakieś eleganckie naczynie. Może to być akwarium, które naprawdę służy do hodowli rybki, ale może to być też jakaś miska albo duży słoik. Poszukajcie, co macie w domu, na pewno znajdziecie odpowiednie, przeźroczyste, szklane naczynie. Potrzebujemy również piasek. Może być kolorowy i ozdobny. Ja swój kupiłam po prostu w kwiaciarni, ale możecie nasypać też zwykły piasek, który weźmiecie z piaskownicy i wypełnić nim dno waszego naczynia. Ja akurat nie miałam w domu żadnych muszli, ale jeśli włożycie na dno waszego akwarium muszle, na pewno będzie wyglądać przepięknie. Potrzebujemy także dwóch patyczków do szaszłyków, nożyczki i kawałek drucika. Ja swoje ryby znalazłam po prostu w internecie i wydrukowałam. Takie wydrukowane ryby wycinamy nożyczkami, a następnie robimy dziurki, wieszamy je na druciku, drucik przyczepiamy do patyczka na szaszłyki i nasza rybka może zawisnąć w akwarium. Ja moje ryby powiesiłam nie na środku patyczków, bo wtedy jedna zasłaniałaby drugą, ale jedną rybę powiesiłam z jednej strony patyczka, drugą z drugiej. Dzięki temu moje ryby mogą ze sobą rozmawiać. Zachęcam Was do zrobienia takiej dekoracji, a być może zapamiętaliście dobrze historię, którą dzisiaj opowiadałam, i będziecie mogli opowiedzieć ją komuś z Waszych bliskich albo koledze i koleżance. Zachęcam, bo to jest głoszenie Ewangelii. Dobrej zabawy i do zobaczenia znów. No i to już koniec dzisiejszej szkółko wieści. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wprowadziliśmy różne zmiany. Mam nadzieję, że dobre. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Cześć!